Słuchajcie, nie mam pojęcia, co ja tutaj robię. Ogólnie to chciałam pojechać do Ciechocinka. To jest jakieś dziwne miasto. Ogólnie jest jakieś 35 stopni, a te starsze panie siedzą w grubych, siłowych kurtkach i w ogóle ręce opadają. No sami zobaczcie. Dobry pani Halinko. Dzień dobry pani Kukuśku. Wie pani co dziś za dzień? Pewnie, że wiem. Piątek 13. Przeklęty dzień. Dzień pechowy. Ja dzisiaj kupiłam życie na gorąco. I tam w tym horoskopie pisali, że dzisiaj to lepiej z domu nie wychodzić. No, dobrze pani mówi. Pani zobaczy, ja tutaj z krzyżem chodzę. Do proboszcza będę szła, żeby poświęcił na szczęście. A no to dobrze, niech pani tak idzie, niech pani idzie, bo to nieszczęście dzisiaj, bo ludzie chodzi. Wie pani, ja jak wstawałam z łóżka, to mnie tak coś w krzyżu złupło. Boże. Myślałam, że nie wstanę. No ale udało się. Wstałam. Poszłam do doktora. A tam w poczekalni pana Jędrusia spotkałam. Pana Jędrusia? No tak, tego od Szpakowskiej. A tego, co ma syna, Andrzej? Tego właśnie. I on to mi opowiada, jak to jego szwagier w zeszłym roku, w piątek 13, z drabiny spadł. Same nieszczęścia. Ja pani powiem, że dzisiaj oglądałam tego wróżbitę Macieja i on tam w kartach ludziom mówi, że dzisiaj to choroby, nieszczęścia, wszystko na ludzi spada. Trzeba się chronić. No i ma rację. W domu najlepiej nie wychodzić. Ja bym z domu Wie pani co? W Lidlu promocja. Promocja? No nie słyszała pani. Śledzie za 2 złote sprzedajmy. 3 złote? Pani teraz? No tak, teraz idę. To jasne. No to chodźmy, bo wykupię wszystko. Nie dość, że się nasłuchałam tych starszych pań, to jeszcze potem idę sobie wieczorem, boję się, że ktoś mnie napadnie, a to jakieś żule idą, no. Jeszcze jedno nagle! Żudek! Ławeczka, siadny już. No to ja daję bycie mi. No sprawdźmy się. Jak byłem w sklepie, to pani powiedziała, że mi piwka już sprzeda. Bo ten piątek 13 jest dzisiaj. Jeszcze jakie nieszczęście zrobię. No to Żudek. To mi na przeczenie daj. Zawsze dama był. No, dama. I do ja dana wszystko poszło. A jak się eksperymenty ładne mają. To co? Pijemy po kolejku. Zeliku też. Luśnie, bo później. Żudek! Ja się jak ty mało zapisz. Coś zrobił. Ty mi złapisz, robisz iść. Zamknij ja to. Ale proszę zrobić. Przecie nic się nie stało. Ja się nie stało. Wiesz, ja już nic nie mam. Ja cię przyprowadzę z całego serca, a ja już nic nie mam. Ale Ziuciu, mój malutki. Ja mam co płakać nad rozmawiać. No, ja nie piłem. Ja mam. Co ty mi masz zaoferować? No mam asa w rękawie. No nie tu. Tak się mówi. A ty. Czekaj. Mam cygarek! Dzień dobry, kolego! Przepraszam, ale kolega! Dziudek, pokaż klasę! Jeszcze! Chodź, mężczyzno! Daj! Ale łowiec wioski z Merfów przybył! Dawaj, strażnika! Chyba Teksas! No bo ci mają? A panie, no po co? Jak to jest sam swoim? Ziuciu, ja to wyjaśnię, to by już wystarczy. To mają czy nie mają? Po angielsku mam gadać? Ja powiem, widzę, no pięknie! No. A ty wiesz, ty już z tobą już podziękuję. Mi? No. A co tutaj leży? Panie kierowniku, co ty leżysz? Ty nie nasze! Ja nie noszę, jak nasze! Mi widzisz, śpiąc, nie zapominaj. Widzi pan, jaki kolega. Ziutek? Byłeś mi jak brat z całego serca. Teraz się wyrzekasz? To nic, ani nie. Przepraszam, kierownika. No, widzę.
Biedronce. Dobra, dobra, już jadę. Ten piątek 13. No nie byłem piątek 13, ale ja co mam szczęście. Świetnie. Piątek. Wszyscy myślą o weekendzie, a ja siedzę na kasie w Biedronce. Dzień dobry, panu Nosiu. Dzień dobry, pani Stasiu. Słyszałam, że pani w sanatorium była. A no wie to pani, stara jestem, wszystko mnie boli, chodzić nie mogę. No, ale przynajmniej teraz nic się poważnego nie dzieje. No nie powiedziałam. Płatki czekoladowe? Wnuczka przyjeżdża w odwiedziny. Ja myślałam, że to karma dla psa. A wnuczek wszystko zeźle, dawaj bali. To będzie 5,99. Mogę być innego sika proszę. Zeniam, dzień dobry, dać siateczkę? Dzień dobry, nie trzeba. Chciałabym tylko wejść na wieki na pop, ustawkę pop. Oczywiście. O, akurat ostatnia sztuka. Przepraszam, że panie. Jak to ostatnia sztuka? Nie, mi panią do tego, no proszę panią, to jest ostatnia sztuka. No, córka bardzo bym chciała. Co pani sobie wyobraża? Proszę panią, no, no, nie przepraszam, proszę się, ona nie mówi. Proszę się, ale pani! Nie rozumie państwo, 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 ja mam chorą córkę! Pani, to nie jest takie dziwne, to po prostu przez ten piątek 13.